Dzień dobry wszystkich serdecznie, z tej strony Rok przed wami kolejny odcinek z Cattle and Crops, moi drodzy. Dzisiaj lecimy robić kolejną misję. Ja tutaj sobie ostatnio save robiłem i widzę, zostaje to w tych wiadomościach całych. Nie wiem, jakby to może nawet dziennikiem, no coś takiego. Misja jest na 25 do 50 minut nim, no to duży rozrzut czasowy, powiem wam. Reputację dostaniemy. Także nieźle. Jestem ciekaw, co on da, ty reputacja. Ale powiem wam, całkiem ciekawy motyw, co taką wiecie. Nie wiem, jak to nazwać, taki okrąg złoty? Aurora złota? Naprawdę fajnie ten efekt wygląda. Nie jest jakiś taki typowy punkt na zielono czy coś. Także jak najbardziej na plus. Dobra, wsiadamy. Jak to kamery zwykłe, wiecie? Bo ta jest jak gramy najfajniejsza. Dobra. Mamy w ogóle tył tutaj, widzicie? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale ten zaczep podnoszony do góry, do dołu. Dobra, odpalamy. I jedziemy, tak? Mamy gdzieś jechać, więc co? Może damy sobie ze środka. Jeszcze jakbym tylko sobie zwinął właśnie tą kamerę na kierownicy, albo jakieś na klawiaturę, bo to tak no, niekoniecznie jest wygodne, nie? Z FPS-ami tutaj różnie bywa, ale poniżej 30 raczej nigdy nie spadają. Są momenty, że i 60 jest, nie? Ale to w zależności, gdzie się znajdujemy na tej mapie szczególnie. No bo, jak sami porównacie jednak tą trawę na przykład, drogi czy coś, to wydaje mi się, że to bardziej realistycznie wygląda niż farmy jakoś tak. Bardziej mi się to jak na razie podoba. No nie wiem, zobaczymy, pogramy jeszcze trochę i tak dalej, bo wiecie, wszystko ma swój urok na pewno. Tutaj. Poczekać by nawet. Poruszymy tą hamulce gwałtownie. Myślę, że to chyba się domierzy jak jeżdżę, ale po prostu sobie tak popatrzcie potestować co i jak realnie. Mam wrażenie, że do środka jest delikatnie mniej tych FPS-ów. Nie wiem, ewentualnie może zmniejszyć troszeczkę te ustawienia, żeby tych FPS-ów było więcej. Potestuję, pobawię się poza nagraniem. Na biegu 7 jedziemy. Sąki tutaj nie ma w tym. Tamtym była, ale tamtym był dużo większy od tego. Trochę musimy pojechać. Ale sami powiedzcie. Nie macie chyba fajnie dookoła. Fajne drzewa. Akurat drzewa na pewno 100% są dużo lepsze niż farby dla mnie. Tylko ten dźwięk klasa wiecie. To jest na tym odcięciu, nie? Przy maksymalnych obrotach. No nie wiem, czy to jest taki normalny, czy nie, ale... Jak wchodzi na obrot, jest bardzo fajnie, nie? Generalnie, ale jak jest ten ostatni, no to... Tak oto jest. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że ta kamera generalnie, jak wyjdę z pojazdu, wejdę do środka. Tak, zoom się restartuje. Ale już samo położenie kamery się nie restartuje, nie? Było coś tam podbindowanie, niby coś tam próbowałem, nie chciałem wychodzić, nie wiem, może dlatego, że na kierownicy. Raz działało, raz nie, także... Dobra. Też się generalnie będę tam starał kierownicę jakoś tam, wiecie, delikatnie, żeby w automie tam, wiecie, nie sterować, żeby tutaj, wiecie, nie było jakoś mega głośno, choć i tak będzie. Będę grał na kierownicy, no. Teraz generalnie mogę się już bardziej w lewo wrócić, tylko muszę w prawo, o, w ten sposób. A czekajcie, syn. Nie myślałem, że po prostu, wiecie, w realu to generalnie by się pewnie położyli rękę jedną czy co, jakoś tam do tyłu patrzyli, no. Mam wrażenie, że taki efekt chcieli tak samo tutaj osiągnąć. Dobra, podpięte jest. Teraz mam podjechać pod to szczerze. No nie wiem, czekać, czy lusterka dobrze działa, czy nie. No tak, ich to właściwie za dużo to nie widzę. Nie? Nie, może spróbujemy sobie podjechać tak, co? Żebyśmy godzinę nie podjeżdżali tam.
szybko spływali za raz. Jak nam to wyjdzie. Gorsze jest to, że teraz do myszki nie mogę ruszać. Muszę sobie zbinać po prostu, żeby tak samo ruszyć myszką. No, na kierownicy, no. To wydaje mi się, żeby było idealnym rozwiązaniem. Czekajcie. Podjadę czy nie? Chyba się zmieszczę. Aj, delikatnie. O. Teraz powinno być ok. Co? Co się z tym stało? Tak też wysoko będzie? No tego to się nie spodziewałem. Dobra, teraz mam gdzie podjechać. Tam aż. Mam na czerwono oznaczone. Ej, widzieliście to? Zobacz jak startuje na tylnie koła. No tak ciężko ma. Aczkolwiek na asfalcie to może niekoniecznie, nie wiem czy to tak ma być na asfalcie, ale na ziemi to całkiem fajnie wyglądało. No słuchaj, że ma jednak ciężej, nie? Zaraz spróbujemy jechać ten jakiś prosty. Także wiecie. Tutaj... Aha, jeszcze mamy wybrać, o! Generalnie bez klawiatury myszki to się nie obejdzie. Kierownica to jest jako dodatek. W takim ETS-ie można sobie poradzić jeszcze bez tego. Farmingu też się da jeszcze. Oczywiście tam wiecie, bez skomplikowanych modów, nie? Ale da się. Dobra. No za to płacimy kasę. Ale czy to jest aż tak tanie w realu? 64 dolary, nie? Dolar jest, nie wiem, pójdę tam 3 z kawałkiem. 3,6, 3,7, coś takiego. Jeśli to jest tak tanie jak w realu. Choć niby tanie, nie tanie, nie? Powiedzmy, że tam jakieś trochę ponad 200 zł, nie? Nie wiem, tam idzie. Końce już trzeba policzyć. Idziemy w prawo zaraz. Czemu dasz nam padł? Dlatego kamerę zmieniłem. Halo. Co to miało być? Nie podoba mi się to. Ja tu kamerę zmieniłem, oddaliłem. No ale słuchaj ten ciężar. No zobaczcie, jedziemy siódemką i zobaczcie sobie na obroty na liczniku. Mamy 2000, 2050, 2100. No już dawno powinien być jednak limit osiągnięty, nie? O! Czekajcie, to jest dobry moment na zaprezentowanie wam oświetlenia. Tylko czekajcie, na tego ma. Tak, KL. Potem jeszcze mamy tutaj. Czekajcie, nie pamiętam. Ojojoj. Nie no. Aż screena, moi drodzy, walne. Aż screena walne. Bo nie mogę. No zobaczcie, jak to wygląda pięknie. To według was nie ładnie wygląda. Mi to się mega podoba. Niby 25 minut mieliśmy najmniej robić, nie? Tak sugeruje nam gra. Generalnie. Co to się... No dobra. Ale jednak, no czuć te ścinki, wiecie? Nie wiem, może jednak będziesz się troszkę zmniejszyć. Ale tam wszystko praktycznie się dało. Odnośnie tekstury na ultra, nie? Już samych cząsteczek to niekoniecznie ten, kto się interesuje takimi troszkę bardziej rzeczami, wie, że czym więcej cząsteczek będzie różnych i dalej, to bardziej neguje większa moc obliczeniowej. A też, no wiecie, gra pewnie nie jest jakoś mega super zoptymalizowana, ale też nie jest źle. Nie no, dobra. Trochę powyłączamy tych światełek. Teraz po... O, dobra. O, i to jest to pole, tak? Powiedzmy, że jedno nam się trochę starczą. Ok, pod X-em nam to otwiera, tak?
Ale zobaczcie, staczamy się z górki. Dopiero jak dam ręcz, to jest okej. Nie no, nie mówcie, że teraz mam jechać po polu, co? Opuszczamy. Odpalamy i jedziemy. Czy my to możemy pominąć, tak? Z tego co widzę. Ale jak to wygląda fajnie. Czekajcie, bo ja chyba za szybko jechałem generalnie. Tak mi się wydaje. Coś tam mnie tak mrygnęło na górze. Na jakiś ciemny kolor, znaczy czerwony kolorek z tego co widziałem. Nie no, nie mówcie. Co ja tam zobaczyłem? Czemu ta kamera tak się oddala teraz? Co? To co się stało? Halo? Kliknąłem tylko C. Chyba trzeba wyresetować kamerę, wiecie? Nie no. Widzicie to? Teraz jak latarką świecę. Gleba 3D. Coś na co czekaliśmy. Nie wiem czy wy to dobrze widzicie. Ale tutaj są normalnie kałuże. O, teraz to fajnie wiecie. Tak daleko. Tutaj się po prostu robią kałuże. Nie no, moi drodzy. Takie rzeczy. Czekajcie, kamera. Dobra, jest zerwana. Nie wiem, porobimy sobie trochę zdjęć jakieś tam, nie? Coś tam się potem na miniaturkę wybierze. Bo jednak jest mi dużo wygodniej zrobić teraz. No i coś się znowu dzieje z kamerą. Niż potem to generalnie wycinać z filmu. Dobra, odpalamy. Możemy właściwie jechać, nie? Pytanie, czy w tej grze mamy sobie GPS? O, za szybko jadę, tak? Nie wiem, ile mam jechać. Tu jest jakoś to, że tam komandę się ustawiać. Pod którymś przyciskiem, nie? Ale to zostawimy sobie na późniejszy nasz etap gry. Ale jak widzicie, po lewej na górze coś tam nam leci, że coś tam niby się dowieźliśmy i tak dalej. Nie wiem, ile ja tego pola zrobię. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Ja tak sobie będę powolutku gazował. Nie wiem, odpalę to może w środku, co? Co na to? Nie no, ze środka to nie bardzo widzę. Także no niestety. Oj, naprawimy to. Nie no, moi drodzy, po prostu, no, to jest coś, to jest coś. Jest nawet troszeczkę ciemniej, ja przez to używam jeszcze mgłę, to widzicie, co się dzieje. Dobra, moi drodzy, już do was jestem z powrotem. Te ważne telefony. Powiem wam tak. Jeden minus jest taki, że no trochę to słabo widać, gdzie opryskałem. Co się tym pojeździłem, nie? Tą naszą beczką. Bo jak sami możecie zauważyć, raz, że pada. A drugi raz trochę tak jedna na drugie też się nachodzi. Coś tam widać delikatnie. Nie powiem, że nic, nie? Chyba, że jeszcze może wolniej muszę jechać. Ale nie, dobra.
coś tam pokazuje, ale to generalnie to chyba nie jest dobry pomysł, bo to będzie w deszcz taką robotę robić, nie? Ale no na plus zasługuje właśnie brudzenie się maszyn. No, ładnie to wygląda, powiem tak. Tak to tutaj fajnie. Tylko nie wiem, czy nie jest może trochę za szybkie. Czekajcie. Czy to on... Bo to on za, poza polem, z tego co widzę, to nic nie daje, tak? Nic tam nie wylatuje. O. Pięknie. Piękna maszyna. Też nie wiem, czy widzicie to, co jakby takie smugi, nie smugi z tym światłem, nie? Też to fajnie wygląda. No ja bym powiedział, że po prostu naprawdę bardzo fajna gierka im wyszła. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze szybciej jakieś update'y dadzą, czy coś w tym stylu. Czekajcie, leje się. Idzie to czy nie? By troszkę możecie mieć to problem z generalnie widocznością tego. Bo ja sobie troszkę ten interfejs troszkę zmniejszyłem. Tutaj możemy, nie wiem co to jest. A to jest tego ręcznie możemy sobie odczepić generalnie, wiecie? Tą rurę w razie czego. O. Teraz działa, tak? Dobra, teraz możemy jechać. Ale znowu jakoś ja tak, nie wiem, będę się starał, wiecie, tak na połowę śladu więc jechać, plus minus. Dojedziemy sobie do końca, chyba damy dalej tego z automatu pracownika, co? Bo na pewno byśmy musieli drugi raz przyjechać jeszcze beczku, jeśli nie trzeci. A chcę wam gierkę raczej na ciebie pokazać, a nie tam, wiecie, nie będę miał czasu w tym polu. Wiem, że za szybko trochę jeżdżę, generalnie. Przydałby się ten pomad. Mamy jeszcze jakąś łyżkę tutaj. Nie wiem, co to tam zmienia. Coś to zmienia, nie? Tu tam jest stopka z tego, co widzę. Chyba. A ta łyżka to tu... Nie mam pojęcia, nawet żadnej informacji nie ma o niej. Może jest na razie zbędna? No nic, spróbujmy minąć to... Dobra. Wyłączamy to. Składamy. Dobra, to się złoży w międzyczasie. My jedziemy. Jak widzicie, nawet ciągnik troszkę przekrzywiony. Jak to działa, nie? To drogi też takie, jak widzicie. Tam było troszkę coś w błocie, takie spół, nie spół. Pobocza były no brudne takie. I mamy tam pewnie jechać, odstawić tę maszynę. No powiem wam, już się nie dziwię, czemu od 25 do 50 minut podwany niby czas. Jak ja myślę, że to tutaj można tą godzinę czasu robić, nie? To mi się aż odechciewa tego. Jedzie tylko z beczkowozem, gdzie praktycznie na polu nic nie widać generalnie. Ale jednak, no, czuć te FPS, wiecie? Ale jakoś to jest dużo lepiej. Dobra, tam jedziemy. Środkiem. Odpalimy koguty. Czekajcie, czy my byśmy w lewo? Tak, zgadza się. To samo miejsce, z którego właściwie startowaliśmy. Teraz mamy jechać tam. I
To pewnie amor czepić obstawiam, tak? Aha, mamy znowu kupić, no dobra, to świetnie. Ale nie, dobra, jest, ukończ misję. O, jakoś słabo odpaliłem jeszcze. Nie mogę tego do końca zapełnić jakoś? Dobra. Zrobimy coś takiego. Taki myk. $10 za 1000 kilo niby. No, misja ukończona. Mamy jechać na kolejne pole niby, tak? Dobra. Nie wiem co ja nas chcą. Czy pojedziemy wtedy z powrotem do boi? Wiecie, tutaj byśmy te punkty dostali, nie? Niby mogę zakończyć misję. No jakie fajne przyjemne rondy tutaj zrobili. Ale słyszycie? Daję rady. Na ściągu. Najwyżej zajedziemy na pole. Jeśli tam mamy znowu to wycie. No. No nie opryskiwać, tylko wodzić. Bo ukończyłem misję, zobaczymy co będzie. A obstałem, że tak będzie prawdopodobnie. Nie no, ze środka jest dużo mniej FPS-ów. Oj, oj, oj. Jak nas zarzuciło. Nic się nie stało? No zobaczcie, jak ogólnie to przyspieszę. Światło w środku. Jaka mgła. Całkiem spora. Idziemy sobie poboczem po części. No i te same pole znowu jest. Nie no, moi drodzy. Ukończymy to, co? No to pewnie będzie cały czas to samo, nie? 80% ukończenia, aha, no dobra. Myślałem, że będzie trochę więcej. Tu jakiś exp dostaliśmy. Tak? Nowe misje, tak? Wszystko. Czekajcie, odpalimy ten cały dzienniczek. Kultywacja nas czeka, ale to, moi drodzy, może w przyszłym odcinku będzie. Myślę, że wtedy możemy sobie kultywować to. Nie wiem, to albo nie to. O, to jest pytanie. Jeszcze pytanie jest, czy ja mogę jakoś... Byliśmy tym? Na tym go zaczynają, gdzie on jest, także no... Fajnie to wygląda. I tu... A tu może pracowników potem przypisujemy, co? Tutaj lokalizacja na mapie z tego co widzę. Tu jest respawn, nie? Czy mogę jakoś na gospodarkę? Teleportować w jakiś sposób? Mogę go wyczyścić, nie? Mogę dać mu paliwo z tego co widzę. Nie no, niech będzie. Może jakiegoś kreszczara możemy kupić coś potem kiedyś, nie wiem. Albo w jakikolwiek inny sposób umyć go. Nie wiem, nic takiego nie widzę. Jak na razie. No nic, moi drodzy, w takim razie sobie w tym momencie skończymy naszą grę. Ja sobie go odprowadzę na nasze gospodarstwo, które jest tutaj. Także właściwie no nie jest tak daleko. Tragedii nie ma. A tymczasem dziękuję wam za uwagę, że wytrwaliście do tego momentu. Jak wam się podoba gierka, chcecie więcej Cattle & Crops, dajcie znać. I trzymajcie się, do kolejnego. Cześć!